I zaczynamy ostatni mecz na korcie centralnym w dzisiejszym dniu pomiędzy Radkiem Gerlachem z Rzeszowa i panem Kotem. Nie wiem skąd, niestety. Chyba tutejszy pan. Nie wiem. Musieliśmy właśnie ten piękny dzień zakończyć meczem naszego organizatora. No, myślę, że należało mu się za te wszystkie rzeczy, które tutaj ogarniał. O, piękny as tutaj. Radek chyba trochę zmęczony jest dzisiejszym dniem, więc... Nie będzie się dzisiaj za dużo biegał za piłkami. Panowie się tutaj śmieją, rozmawiają ze sobą. Super atmosfera. O, teraz. Bardzo dobry return Radka. Chop taki niewygodny. Panowie wymienili sobie piłki na nowe, a właśnie będą teraz trochę nam skakać. Będzie trzeba się trochę do nich przyzwyczaić i je rozbić. No, dobry. Dobry pierwszy serwis. No, na razie mecz błędów. Nie pokazują panowie na razie dobrego tenisa. Próbują tutaj coś zaatakować, lecz mylą się. Z 40-30. No, akcja serwen volley. Czy Radek dobiegnie? Dobiegł do tej piłki, ale niestety wrzucił w out. Denerwuje się trochę chłopak. Mamy 1-0 dla pana Kota. I serwuje Radek Gerlach. On jest znany z bardzo mocarnych serwisów. Wykręca nadgarstki. Poleciała bomba, lecz trochę nie w karo. Pięknie broni się Radek. Czy dobiegnie do tej piłki? Niestety nie dobiegł, trochę za późno wystartował. Musi grać trochę mocniej. Dobry drugi serwis, bardzo głęboki. Oj. Widać, że pan Kot próbuje tutaj przyjmować inicjatywę, grać mocarne piłki. Zimno nam się zrobiło tutaj w Poznaniu wieczorem. Ile jest stopni? Zaraz państwu powiem, bo ja już tutaj jestem, siedzę w kurce, ale trochę marznę. Zawodnicy na pewno są dobrze rozgrzani. 18 stopni, nie wiem. Mi trochę zimniej. Cieszymy się, że już nie pada deszcz i mogliśmy jednak pograć na zewnątrz. I pokazać państwu mecz. Dobry serwis na backhand. I myli się Kot i mamy 30-15. No, drugi serwis od dołu, niczym Nick Kyrgios trochę mu nie wyszło, trochę zbyt wysoko zagrał Radek. Śmieje się tutaj pod uchem, pod nosem, przepraszam.
No nie był nikim Kyrgiosem. Ale warto próbować zawsze. I po 30. Gra bardzo głęboką piłkę z tego backendu. No teraz trochę krótsza, wyrzucił go przeciwnik. O, piękne te backendy po krasie ma. Bardzo ładnie ułożony backend. I 40-30 mamy breakpointa w pierwszym secie. Dobry serwis na backend. Teraz ma szansę zaatakować, podszedł do siatki. Oj, trochę za słaby był ten atak. Musi Radek trochę mocniej atakować, bo pan Kot jest doświadczonym i dobrym zawodnikiem i takie ataki nie robią na nim wrażenia. Mamy 2-0. Ładny teraz odbiór mocnego bardzo serwisu. Znowu głębokie backendy pod koniec. Aj no, przeciwnik gra jeszcze głębsze i mocniejsze te backendy, ale robi nam się dobry mecz. Panowie tutaj trochę odbijają. Widać mocarne uderzenia. No teraz skrót, trochę autowy skrót, ale bardzo dobry pomysł zamarkował to uderzenie. Ile mamy? Po 30 albo 40, 15. Nie, przepraszam, po 15 mamy. Przepraszam, tutaj tak dobrze zawodnicy grają, że się nie mogę skoncentrować na wyniku. No tu zauważyłem, że chyba lepszym uderzeniem pana Kota jest backhand, ponieważ nawet teraz miał piłkę na farmę, przedstawił się na backhand. Niektórzy zawodnicy wolą backhand. Ja sama nie ukrywam, że czasem też wolę zagrać backhandem, jest mocniejszy. Znaczy to zależy też od mojej dyspozycji dnia. Ale jak widać tutaj pan Kot dzisiaj operuje lepszym backendem. No wchodzi mu ten backend. No, trzeba mu przyznać, że jest naprawdę mocny i dokładny. Mamy 30-15. No tu Radek krokiem od stanu do stanu pięknie tutaj nam się zbliża do strony przewagi. Pierwszy serwis autowy. Radek dzisiaj cały na biało ubrany chyba. Chyba się przygotowuje na jutrzejszy finał mężczyzn pomiędzy Rogerem a Nowakiem Dżokowiczem. Możecie Państwo napisać w komentarzach, z jakim jesteście. Ja szczerze mówiąc miałam duży problem, ponieważ lubię obu zawodników, ale tak moje serce jest jednak bliższe Rogerowi. Znowu przestawia się na backend, no i trafia ten backend. Naprawdę bardzo ładny backend ma. Ładnie odprowadza piłkę. Jest to dobre techniczne zagranie. I mamy 3-0. Nie, nie mamy jeszcze 3-0, przepraszam, przewaga serwis. Już zawodnicy na pewno muszą być zmęczeni. Dzisiejszym dniem był to bardzo długi dzień. Wybrano stronę przewagi. Mamy równowagę, więc szansa na 2-1 albo 3-0. O! Najpierw debel, potem as, więc świetnie. Bardzo ładnie się teraz odrodził pan Kot i mamy 3-0. Tutaj lecą trochę nieprzyzwoite słowa ze strony Radka. Chyba trzeba go upomnieć.
Radek tutaj siedział, założył nóżkę na nóżkę, jakby był w jakimś, nie wiem, klubie. On chyba już się ten nastawia na dzisiejszy clubbing wieczorem. Ale coś czuję, że Radek się dopiero rozkręca i teraz pokaże nam bardzo dobrego gema serwisowego. No, niestety rozpoczyna od podwójnego błędu serwisowego. Musi się chyba trochę bardziej skoncentrować. Nie wiem, o czym myśli. Chyba wolę nie wiedzieć, szczerze mówiąc. No, teraz dobry serwis na ciało. Mamy po 15. Czyżby jakiś comeback? No, akcja do siatki. Chyba ten passing shot, ten slajsowany lob wszedł w linię. Prawie umiał. Tak, weszło w linię. Radek gratuluje przeciwnikowi. Jest to bardzo ładne zachowanie z jego strony. Niestety teraz zagrał podwójny błąd serwisowy, już drugi w gemie. 15-40. Teraz znowu chciał być niczym nie Kyrgios i zaserwował od dołu. O, i wygrał akcję, przepięknie! Trochę lekceważy swojego przeciwnika tymi zagraniami. Może, nie wiem, chce go trochę wyprowadzić z równowagi. Ale jeżeli to się udaje, jest to skuteczne, to czemu nie? Trzeba trochę się pobawić tenisem. No i mamy równowagę. Druga równowaga w tym meczu. Może tym razem poszczęści się bardziej Radkowi. Dobry serwis. Oj. No tutaj panowie się chyba nie zrozumieli, był autowy serwis, drugi serwis. Niestety skończył się ten game podwójnym błędem serwisowym Radka. Pierwszy set skończył się wynikiem 4-0 dla pana Kota. Rozpoczynamy seta drugiego. No, bardzo dobry serwis do środka. Leci bardzo mocno. Nie wiem, czy państwo widzicie. Kamera trochę zwalnia, ale te piłki są naprawdę mocne. Tutaj odgłos jest. Słyszymy na balkonie ten odgłos rakiety. Piękna akcja serve and volley. Radek chyba, Radkowi się chyba nie chce za bardzo grać. No, nie dziwię mu się, jest na pewno bardzo zmęczony po tym całym dniu. Ale fajnie się zachowuje, śmieje się, cieszy się tenisem i to jest najważniejsze. Teraz autowy serwis. O, piękny skrót. Czy dobiegnie? Dobiegł Radek. Dobrze, Radek. Piękna akcja, aż nawet od komentatorki dostanie brawa, bo... Jestem z niego niezmiernie dumna za tą akcję. Pokazał, że potrafi biegać niczym tygrysica. Na pewno poczuł to teraz w swoich płucach, tą przebieżkę. O, drugi skrót. No tym razem już nie... Przepraszam, piłka prawie nas zabiła. Zabiła tutaj na balkon. 2 mm od głowy Maksymiliana Kłęka. Nie wiem, dlaczego Radek chce zabić swoich współpracowników.
tak. Ale to za wolno. To Maksymilian, chyba najlepszy przyjaciel Radka. Próbuję mu dać jakieś wskazówki. No, podwójnie. Chyba tutaj wyprowadzili z równowagi trochę przeciwnika. Nie może się skoncentrować na grze, nie dziwię mu się. I znowu równowaga, trzecia równowaga pod rząd. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Teraz czas na Radka. Tym razem nie będzie asa, jak w poprzedniej gemie, przy równowadze. Siadło, siadło! No, tutaj Radek zdenerwowany wie, że miał teraz szansę na gema. I mamy 1-0 w drugim secie dla pana Kota. I Radek teraz będzie serwował, żeby utrzymać się jeszcze w tym secie. Kolejny podwójny błąd serwisowy. Kolejne wskazówki ze strony Maksymiliana. Dobry serwis, naprawdę. I teraz ma wystawkę. Aj, szkoda, bo miał naprawdę szansę, żeby wygrać punkt. Bardzo efektownie byłby to wygrany punkt. Musi trochę bardziej wejść w piłkę Radek. Myślę, że na następny turniej będzie lepiej przygotowany. No i teraz, a teraz akurat za bardzo wpadł w tą piłkę. Jest za szybki. A myślałem, że będzie serwis od dołu, ale nie wiem. Dobry, drugi. O, przepiękna bomba z returną z forehandu po prostej. Tylko przyłożył rakietę i nakierował ją na prostą. Mamy 2-0. Dobra, teraz backhand po prostu trochę za krótki, ale skuteczny. Radek wygrał punkt, bardzo ładną teraz akcją. Trochę przeciwnik mu pomógł, ale myślę, że to Radek z tym backhandem po prostu wymusił błąd przeciwnika. Dobry serwis w linię.
piłka przyspieszyła bardzo na tej plastikowej linii. No, ale dzisiaj operuje pierwszym serwisem pan Kot. Naprawdę mocarne są te serwisy. Chciałabym sama tak serwować. Kolejny mocarny serwis. O, piękna akcja. Wolejowa. I mamy 40-0. No. Bardzo mocny drugi serwis. Radkowi aż wygięło rękę, aż go odrzuciło. Mamy 3-0. No, niestety bardzo jednostronny jest ten mecz. Myślę, że jest to przede wszystkim spowodowane tym, że Radek jest bardzo zmęczony. No, nabiegał się dzisiaj po tych kartach. Musiał wszystko to ogarnąć, więc nie dziwię mu się, że nie ma siły grać. Myślę, że jakby był w normalnej dyspozycji, to tutaj by był wynik 4-0, 3-0, ale dla Radka. No teraz Radek popisuje się dobrymi serwisami. Returny panu Kotowi nie wchodzą, ale jest to przede wszystkim spowodowane tymi dobrymi i mocnymi pierwszymi serwisami. No i właśnie taką akcją zakończymy dzisiejsze zmagania na korcie centralnym. Pan Kot i Radek Konrad Gerlach 4-0-4-0. Dziękujemy za dzisiejsze oglądanie i zapraszamy jutro na mecze fazy pucharowej. Bądźcie z nami.